Witam was, z tej strony Gregor. Witam was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie dzisiaj będziemy kontynuowali naszą przygodę w The King's Arthur The Knight's Tale. A dzisiaj dokładnie będziemy wyruszali do Tintlewood Ruin, żeby zbadać, co dokładnie Sir Ector tam odkrył, a w następnym odcinku planujemy zmierzyć się od razu z Sercem Północy. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrybcie oraz komentarz pod filmikiem i dołączcie do naszej Cytadeli Gregora. W serwerze Discordowym link jest w opisie, a ja zapraszam was do oglądania. I zobaczmy, co w tym Tintlewood Ruins odnajdziemy. Sir Ector jest worried about the fate of a good friend, Abbot Elialis. The deeply religious sorcerer and holy man gathered his devout followers to retake the ruins of an ancient Christian cathedral from the lost. No one heard about the abbot ever since. This needs our attention. We must find out what happened. Dobrze, weźmy zatem Sir Ectora, skoro od tego zależy, że możemy w ogóle pójść na tą misję. I weźmiemy Sir Mordreda. Już za długo tam siedział. Dział na ławce rezerwowych. Czas wypróbować jego nowe umiejętności. No może akurat bijemy go na 7 poziom? Kto wie, kto wie? No w sumie chyba chrześcijanie nie za bardzo chcą się bawić z magią, z tego co mi się wydaje. Może się mylę. Co się stało, Sir Ectorze? Lyles is a good friend of mine. He is well versed in sorcery. It still serves the Lord Almighty, just like me. Dobrze, ale skąd ten abbot przybył tutaj? Czyli przyszedł szukać starożytnej katedry chrześcijan, okej. After entering the ruins, they got swarmed by the lost. The abbot was last seen raising magical barriers, locking himself inside the ruins. Okej, czyli mówisz, że może być jeszcze żywy? Okej. Those protective barriers are impenetrable until the lost are banished, so the abbot could still be alive. No dobrze. Czyli ubijamy pustych, żeby dorwać się do twojego przycia. Okej, no to idziemy. Poza tym, jak dużym zagrożeniem mogą być dla nas nieumarli? Powiedz sobie to szczerze. Bo z mojej perspektywy jesteśmy w stanie pokonać ich całkiem prosto. Chociaż może nie oceniajmy dnia przed zachodem słońca. W szczególności, że musimy ich znaleźć. Oho, coś tu mamy ciekawego. Co to za wiedźma? Welcome, brave knights of the round table. Come, step closer. Okej, okay. Chcielibyśmy zapłacić za twoje usługi, wiedźmo? How could I resist such nice words? I can offer you an arcane blessing that will make you fight stronger, but it will cost you. Za 200 złota. Okej. Okay. Bierzemy. It's all done. Now go on, brave knights, and feed the land with the blood you shed. Już cię lubię, wiedźmo. Już cię lubię. Still, he was my foster son, and I will never. A co my tutaj mamy? Kilku pustych lub zagubionych, jak zwał, tak zwał. Ale zobaczmy, jak mocno piorun tutaj może zaboleć. Nie no, wygląda całkiem, muszę przyznać. Taka możliwość bycia Zeusem. Ale faktycznie troszeczkę tych nieumarłych tutaj jest. Ale poradzimy sobie. Już z gorszymi przeciwnikami już walczyliśmy. A przynajmniej się przez nich przebijemy. For king and country. No, rada czekaj, aż jeszcze bardziej podejdą i pożałują tego.
Dobra, ustaw się tutaj. I tego już mamy z głowy. Przeklijmy ich rycerza. I też już nie ma rycerza. Ale w sumie to jest troszeczkę misja poniżej naszego, można powiedzieć, standardowego poziomu, bo większość już z nich ma już piąty poziom. Ale to zawsze coś. Myślę, przez co możemy być pewni, że ci nieumarli będą o wiele prostsi niż zwykle. Your service, my lord. Time to feed the ravens. Gdzie jeszcze się ostał nieumarły? Tam się ostał nieumarły. Your head is mine. Your highness? Ale już ich nie ma. Więc kolejna grupka umarłych za nami. A, czyli musimy znaleźć jeszcze jedną taką grupkę, żeby zeszła bariera. I wtedy będziemy mogli wejść tam do tej owej katedry, w której się ukryli. W sumie ma to sens. Ma to w sumie dużo sensu. A bo Telias powiedział, że ta ziemia będzie spokojna i że nasza broń powinna sobie poradzić z nieumarłymi, ale ta katedra musi być oczyszczona w imię Boga, ale wszyscy byliśmy głupcami, wszyscy tutaj umrą. Okej, wygląda na to, że nie byli tutaj zbyt wielkimi fanami tego, co się później tutaj musiało wydarzyć. I to jest ta katedra, ale tutaj się nie przebijemy jeszcze przez to, bo ta bariera wciąż stoi. Co oznacza, że musimy znaleźć resztę nieumarłych. Rzućmy trochę pancerza. Chyba mamy tych nieumarłych kolejnych. Co to jasnej ciasnej? My wcale nie oddychamy. W przeciwieństwie do ciebie, jesteś nieumarłym. Ja ci zaraz dam diabła. Jesteśmy po prostu wyznawcami starej wiary. A to jest duża różnica. I fight for honor. Może i próbują zdjąć tam Sir Mordreda, ale tyle mamy na nim rzeczy do tankowania, że spokojnie on przeżyje. A my dorwiemy jeszcze skrzynię. Tylko i tak musimy odkryć, gdzie jest jeszcze jedna grupa tych nieumarłych. Ta z zadania. Okej, kolejna tutaj informacja o tym, że Abbot nakłonił wielu ludzi, żeby poszli do tej katedry i wszyscy później narzekali, że zaprowadził ich tak naprawdę na śmierć. Też byłbym poirytowany w takiej sytuacji, jeśli ma być szczery. Ale dobra, kolejny Lost Knight do pokonania. Musimy go odesłać do światów. Trzeba powiedzieć Hadesowi, że się wziął do roboty. I am ready. Your orders? I do przodu. Dobra. Na początek tutaj rzućmy przekleństwo na tego koleżkę. Ty zaoszczędź ten punkt. Ty zaczekaj, a ty już zdejmij tego kusznika. Dobra. Tego kusznika już nie ma. Ten piorun się bardzo właśnie na takie pojedyncze słabe jednostki przyda. Z tego co widzę.
Bo jeden strzał i kusznika takiego nie ma. A nie oszukujmy się, nie do każdego dobiegniemy od razu. Nothing serious. No, prawie niestety, tylko prawie. Ale dobrze, że jak mamy te krytyki, to przynajmniej ci nie umarli, już nie wstają. Bo inaczej byśmy mieli tutaj naprawdę długie te walki. For king and country. Ale dobra, mamy teraz jeszcze tą jedną grupę i możemy wejść do katedry. Miejmy nadzieję tylko, że to było warte zachodu. Możemy wejść do tej katedry? Możemy wejść do tej katedry. O, o, chyba już twój znajomy nie żyje. I prayed and begged to the Lord Almighty, but he has forsaken me. Wybacz, jesteś niestety martwy. I fought so hard, even after my flock left me to die. But it wasn't enough, so I locked myself inside to complete a sorcerous ritual, but only turned this place into my own tomb. I jak ty zginąłeś ostatecznie? Too weak to stand. The undead broke in and tore me apart. I died in horrible agony, only to live again. I jak się tutaj? A w ogóle wiesz, kim jesteś? Everything is fading away. I can't even remember my name now. Byłeś Abbot Eliasem, człowiekiem wiary, który znał się na magii. Yes. Yes. There is still hope then. Join me in eternity, so we could rebuild this temple. Wybacz, ale poślemy cię do piachu. You will see everything differently when you join me in this. Sorry, ale nie planuję do ciebie dołączać w nieśmierci. Już i tak jesteśmy teoretycznie chyba nieumarłymi. Awaiting your command. What? Dobra, ustawmy ciebie tutaj. Okej, tu ładnie oberwałeś. Ty się zajmiesz tym giermkiem. I teraz czekamy. Dobra, piorun i już nie ma kusznika. Czy tym kopniakiem cię załatwimy? Nie, ale było blisko. Rzućmy jeszcze klątwę na twojego kolegę. A no tak, jeszcze tutaj jesteś, kolego. Dobra, jeszcze załatwmy tego ostatniego kusznika na dole. Czy zdejmiemy go piorunem? Zdejmiemy go piorunem. I was truly lost for words when I saw him. Such a horrible fate for a devout Christian and a good friend. But it was the will of the Lord. Ta, bo wyruszył na bagna, na ślepo, nieprzygotowany. Amen. No, szybka misja. Weźmiemy jeszcze tylko to, co jest w tej skrzyni. O, to ten artefakt może się ładnie przyda. I wracajmy do Camelot. No,
To akurat może się naprawdę przydać. Ten Ashes of Mukrej. No i Cyril Laval do nas wrócił. Jeszcze jest tutaj z Expem. Już masz który poziom? 6. No, chłopie. Postarałeś się. Trzeba to ci wynagrodzić w jakiś sposób. Ale tak, cię poślimy na leczenie. Czy tu możemy kupić coś ciekawego? Miksturki by się przydały. I mamy sporo złota, ale nie mamy jeszcze wystarczająco dużo kamienia na to, by się przydało. Ale możemy za to odblokować prawa. Więc odblokujmy je. Możemy dzięki temu wziąć to. Plus 10 expa lub plus 1 do lojalności wszystkich bohaterów. Ale weźmiemy extra progress, dodatkowe plus 10 expa. No i musimy w końcu zdobyć za niedługo jakiś punkt starej wiary, by się przydało, żeśmy mogli już powoli myśleć o kolejnych rycerzach. Bo za niedługo możliwe, że nawet dorwiemy już Sir Logretza i Sir Granta. Ale zanim to się nam uda, będziemy musieli jeszcze trochę tutaj wyruszyć, ale co mamy tutaj? Bierzmy sami mi czempiona. Niech Sir Balan już tutaj dla nas walczy. A jak to wygląda z lojalnością naszych bohaterów? No, niektórzy wyglądają lepiej. Ten nie do końca jest lojalny, ale też mogłoby być o wiele gorzej. No i została nam walka z Sercem Północy, gdzie prawdopodobnie zmierzymy się z samym Wielkim Rycerzem Północy, czyli dawnym królem Arturem. Ale zanim do tego dojdzie, będą nas czekały kolejne wyzwania. Bawcie się dobrze. Ja będę się z wami żegnał. Na razie i do zobaczenia niedługo. Cześć!